Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na Grand Prix Austrii na torze w Spielbergu. Zapraszam serdecznie. Witam Was serdecznie na rodzimym toru Red Bulla. Jesteśmy w Austrii, czyli w miejscu, gdzie tak naprawdę no, Red Bull powstał, tak? Mój kolega Daniel Ricciardo jest trzeci w deszczowych kwalifikacjach na 7 okrążeniu pit stop. Mam nadzieję, że dojedziemy do tego pit stopu. No i ruszamy już na tor. Proszę Państwa, pierwszy Rulalos, Patryk Nowak, po prostu rewelacja. 2 sekundy szybciej od Hamiltona, który jest drugi. Trzeci jest partner zespołowy właśnie Patryka. No i cóż, Red Bull Racing w Austrii, no, dosyć dobrze. Pierwsze, trzecie miejsce w kwalifikacjach, zobaczymy jak pojedzie w wyścigu. Dzisiaj piątek 13, kiedy to nagrywam. Ale fantastycznie Daniel Ricciardo! Żyje. Żyje po pierwszym zakręcie. Drugi Daniel Ricciardo. Oj, trzeci Alonso, więc tam się coś musiało wydarzyć. Nie wiem, czemu mój obraz w lusterkach jest tak słaby. Czyli coś mi się namieszało w ustawieniach. No nie wiem. Jesteśmy na razie na pierwszym miejscu. Przewaga 2 sekund nad Danielem Ricciardo. No słuchajcie, jadę po prostu co i niesamowicie w kwalifikacjach, ale powiem Wam o jednej rzeczy, którą zauważyłem właśnie w kwalifikacjach. Były one deszczowe, więc no nie spodziewałem się jakiegoś rewelacyjnego rezultatu, szczerze. I teraz powiem Wam na przykładzie z Q2. W Q2 był deszcz. Były dokładnie takie same warunki, już trzeci jest Hamilton. Były dokładnie takie same warunki jak w Q3, czyli były też deszczówki. No i właśnie, i wyobraźcie sobie, że w Q2... Lewis Hamilton osiągnął czas minuta 17.7. Tylko że wtedy nie czekałem, aż wszyscy kierowcy przyjadą okrążenie, tylko jakby wyjechałem pierwszy na tor. Rozumiecie? I Hamilton osiągnął czas minuta 17.7. Naprawdę, poważnie mówię. A w Q3 właśnie chciałem zrobić tak samo, znaczy przypadkowo właśnie. Przypomniało mi się właśnie, że przecież mój sposób, który polegał na tym, że najpierw wszyscy robią okrążenia, potem ja wyjeżdżam. Był zawsze dobry i tak zawsze właśnie robiłem. Zapomniałem o tym, no i zrestartowałem sobie sesję. I wyobraźcie sobie, że kierowcy, ku mojemu zdziwieniu, no mieli czasy gorsze niż w Q3 o, no, prawie 3 sekundy, tak? Prawie 3 sekundy. To jest bardzo dziwne, to jest potężny błąd tej gry. Kwalifikacje są totalnie zrąbane, żeby mieć o 3 sekundy gorszy czas przez to, że mnie nie ma na torze. To jest po prostu coś niesamowitego i to jest absolutny dowód na to, że ta gra jest porąbana, że ma potwornie dużo błędów. Między innymi kwalifikacje są po prostu zbugowane też totalnie, bo kierowcy jeżdżą szybciej, kiedy jestem na torze, a jeżdżą wolniej, kiedy mnie na torze nie ma, jestem w garażu. A tym samym na torze, właśnie w Spielbergu, jest 16 kierowców, odpadło już 6, więc sporo. A dopiero zaczynamy trzecie
okrążenie. Rekord okrążenia, minuta 10:360. I czas jest bardzo dobry. Bardzo lubię ten tor, naprawdę sprawić tutaj frajdę jeżdżenie. To nie jest tor może jakoś specjalnie długi. Tu jest tylko 9 zakrętów. Oj, bardzo późno zahamowałem. Tylko 9 zakrętów, ale no nie jest tak prosto, naprawdę. Tutaj trzeba uważać, bo te zakręty są bardzo trudne, na przykład ten zakręt. On jest potwornie podchwytliwy, ponieważ jest w dół. I to niestety powoduje duże problemy. Słuchajcie, zacznę od paru spraw, które muszę omówić. Pierwsza jest taka, że z dniem dzisiejszym, znaczy nagrywam ten odcinek w piątek 13. Mam nadzieję, że ten piątek 13 nie wpłynie jakoś specjalnie na mój wynik. No na razie nie wpływa. Na razie wręcz przeciwnie, jest aż zbyt szczęśliwie, można byłoby rzec. Zaczynały mi się właśnie ferie zimowe. I w końcu po 5,5 tygodniach szkoły, licząc od Trzech Króli, mam ferie zimowe. I w sumie nawet się cieszę, że w takim terminie, bo tak nawet się fajnie, idealnie moim zdaniem złożyło. Teraz po prostu będą ferie, potem kolejna szkoła i potem Wielkanoc i w ogóle tam jakoś się to potoczy. Zacząłem ferie zimowe i zapowiadałem kiedyś tam jakiś czas temu, że planuję na te ferie zimowe live'a zrobić i od razu mówię, że raczej nie w pierwszym tygodniu, tylko raczej w drugim się postaram o tego live'a. Nie wiem, jaki to będzie dzień. Liczyłem na piątek, że to zrobię właśnie w piątek takiego live'a. No i na pewno jeszcze jakiś dzień zrobię, nie? Tutaj powiem od razu, że w niedzielę mam ligę, więc raczej nie chcę tego robić. Ligę WRL, która też z drugiej strony kończy się już za tydzień. W niedzielę będzie wielki finał w Abu Dhabi. Tam zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli ktoś chce śledzić zmagania wszystkich kierowców WRL, to na hitboxie jest utuchana transmisja, na którą serdecznie zapraszam, bo na pewno finał będzie niesamowity. To będzie oczywiście w Abu Dhabi, 100% wyścig, więc na pewno się będzie działo. Skończyłem też ostatnio inną ligę, konkurencyjną ligę F1. No i dopiero zostanie wznowiona w maju, czerwcu, kiedy wyjdzie F1 2015 prawdopodobnie. No i Liga Uklovko jest dalej. Od razu mówię, że na dzień dzisiejszy nie wiem jeszcze, czy będę wyjeżdżał na ten weekend, ten, w który jest ten film wstawiony. Czyli nie wiem tego, czy w momencie, kiedy ten film jest wstawiony na YouTube'a, jestem w domu. Tego nie wiem, bo nagrywam ten odcinek dopiero w piątek, więc, znaczy jeszcze w piątek, więc po prostu tego nie wiem jeszcze. Dowiem się tego prawdopodobnie dopiero w sobotę. No i właśnie, jeżeli okaże się, że wyjadę, no to nie będzie odcinka z Ligi Uklovko. I wtedy wstawiłbym po prostu karierę, także jeżeli nie byłoby odcinka z Ligi Uklovko, bo nie byłoby mnie po prostu, bo wiecie, ferie to wyjazd taki weekendowy, no to ewentualnie byłby odcinek z kariery, to raczej na pewno, znaczy nawet nie ewentualnie, tylko na pewno. Ale mówię, zobaczymy, albo będzie Liga Uklovko, albo F1, to wam jeszcze oczywiście... Myślę, że jak będę udostępniał film na Facebooku, to wam jeszcze napiszę to, czy będzie odcinek w niedzielę, znaczy w środę za tydzień z Ligi Uklovko, czy kolejna kariera. To się jeszcze na pewno o tym dowiecie. Słuchajcie, ja zostaję jeszcze na to, że nie zjeżdżam teraz, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. W pierwszym sektorze miałem w ogóle rekord okrążenia. Więc moim zdaniem nie ma sensu, jeżeli mam rekordy okrążeń na tych oponach, no to nie ma sensu jeszcze zjeżdżać. Zobaczymy, czy Ricardo zjedzie na 8. Jeżeli zjedzie też na 8, no to będzie śmiesznie ogólnie. No, jestem po prostu dalej szybszy od Ricardo, a to dobrze, nie? Już część kierowców zjechała i zyskuje dalej nad nimi. Patrzcie, widzicie? Rekord okrążenia w pierwszym sektorze. Na takich oponach, które są w takim stanie. A propos Ligi Uklovko, bo żeśmy się ścigali też w Austrii właśnie, no to właśnie było fajnie, bo był Grzesiu, którego pozdrawiam serdecznie, też mojego widza. No, bardzo było ciekawie, był bardzo szybki Grzesiu tutaj. W ogóle Grzesiu jest bardzo szybkim kierowcą, jest tutaj... Było naprawdę ciekawie, ale udało mi się na szczęście z nim wygrać. Ale nie było łatwo, był moment, że naprawdę, że zwlekałem. Znaczy, właściwie cały wyścig zwlekałem, że czy wygram, czy nie. Ale okazało się, że wygrałem jednak. Okej, zjeżdżamy dalej serwisowej, bo już opony, no... Już nic nie zyskuję, więc tutaj zjeżdżamy sobie.
I teraz, czy Ricardo też zjedzie? Nie. Także jednak zostaje na torze i jest ode mnie uzależniony prawdopodobnie. Ok, na lajcie wyjechałem. Też słuchajcie, nie wiadomo co z tą 15, bo szczerze, tak patrząc na F1 2014, została ona zapowiedziana 2,5 miesiąca przed premierą. A dzisiaj mamy już połowę lutego, a o grze ani po prostu nie słychać, nie? No to czyli jakby tak policzyć, no to dopiero w maju. A miało być na początku sezonu, czyli w kwietniu, nie? Mam nadzieję, że to się nie przeciągnie do października. Tylko na to liczę. Naprawdę ligi są świetne, które mi się niestety kończą za niedługo. I też dlatego nie wgrywam modów, pamiętajcie o tym. Gdybym wgrał moda na 2015 rok, na sezon 2015, no to niestety liga nie byłaby możliwa. A taki mod, że tak powiem, jest do zainstalowania na trwałe, na stałe, że tak powiem. Więc tutaj nie mogę takiego moda instalować. Mogę tam damage moda wyinstalować zawsze. Natomiast, znaczy malowania tam mogę mieć inne. Ale jeżeli chodzi o takie mody, które zmieniają w ogóle całą mechanikę gry, no to tego nie mogę w ogóle zrobić. Także niestety. W ogóle na modach nie można grać na multiplayerze, to w ogóle nie wiem, czy wiecie o tym. No i Ricardo zjechał okrążenie później, czyli tak samo jak w trybie Grand Prix, że kierowcy, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że na przykład ja jadę na... jadę sobie na torze i zawsze kierowca, który jest za mną, zjeżdża okrążenie po mnie. Tak było zawsze w trybie Grand Prix. Jak sobie na przykład ćwiczyłem do VRL i sobie jechałem jakiś tam tryb Grand Prix właśnie, jakiś tam wyścig, to na przykład mi pisało, że zjeść na przykład na 8 okrążeniu. No i nie zjechałem, bo sprawdzałem, ile opony wytrzymują, na przykład. No i myślałem, że jak zjedziałem na 8, no to temu mojemu zespołowemu partnerowi zespołowemu pokażę, że zjedź na 9, a tu się nie okazało, że nie. Wyobraźcie sobie, że na przykład jak ja zjechałem na 12 okrążeniu, no to ten partner zjechał na 13. Więc to kolejny ciekawy błąd, że po prostu tutaj, no, kierowca zespołowy jest ode mnie całkowicie uzależniony. Całkowicie uzależniony. Nie wiem, czy to się tyczy tylko kierowcy numer 1, ale w każdym razie u mnie tak się zdarza po prostu, że ja jadąc z Lewisem Hamiltonem tryb Grand Prix, i na przykład zjeżdżając na 12 okrążeniu Rosberg zawsze zjeżdżał okrążenie później. Zawsze tak było. Więc to jest kolejny ciekawy błąd gry. Ile tych błędów dzisiaj już wyliczyłem. Kwalifikacje, jeszcze taki błąd w Grand Prix. Hamilton drugi, ojojoj, Ricardo stracił swoje drugie świetne miejsce. A więc nie ma dubletu Red Bulla. W ogóle Red Bull w tym sezonie świetnie się spisuje. Jest liderem klasyfikacji generalnej. No i Hamilton jest, no, takim jedzie tempem dosyć szybkim. Czy mnie dogoni? Słuchajcie, zaczęliśmy 12 okrążenie. Kolejne tematy do rozmowy odnośnie świata F1. Ostatnio dowiedziałem się o informacji, że Grand Prix Malezji może być w sezonie 2015 po raz w ogóle ostatni. Dlaczego? Dlatego, że z tym sezonem wygasa prawo do robienia tego Grand Prix, wygasa licencja Grand Prix Malezji. No i właśnie, dużo ludzi się zastanawia, czy ten w ogóle kontrakt zostanie przedłużony, dlatego że wiecie dobrze, iż w 2016 roku wejdzie Grand Prix Azerbejdżanu. Dalej, Grand Prix Indii dalej walczy o to, by być w kalendarzu F1. Dalej o to walczy Grand Prix Indii. Wiemy, że w 2017 roku, to nie jest jeszcze pewna informacja, ale chce się włączyć również do gry Katar. I tutaj nie wiadomo, czy to będzie na jakimś ulicznym torze, czy to będzie na tym torze, tam gdzie jest motocyklowy Grand Prix. Tego jeszcze mówię, nie wiadomo. Choć ja bym już wolał uliczny, bo ten motocyklowy tor jest taki bardziej do motocykli, niż do ścigania się w F1. Tak mi się przynajmniej wydaje z konfiguracji, co patrzyłem. Więc też ciekawa sprawa, czy Grand Prix Malezji w ogóle się odbędzie za rok. Bo w tym sezonie odbędzie się, ale czy za rok, tego nie wiemy. Kolejna sprawa. Problemy z bolidem Force India. Nie będzie nowy bolid na testach w Barcelonie tych pierwszych. To jest po prostu coś niesamowitego. Nie wiadomo, co się dzieje z tym nowym bolidem. Po prostu to świadczy o tym, że Force India, no chyba w tym sezonie, co teraz będzie, no będzie w sporych tarapatach na początku sezonu.
będzie musiała szybko się pozbierać po tych problemach. Nie było ich w Jerez. Na pierwszych testach w Barcelonie będą, ale będą jeździć tymi starymi bolidami z sezonu 2014, więc... No, niesamowita sytuacja. A na tych drugich testach w Barcelonie już mają się ścigać tymi nowymi bolidami. No muszą się ścigać tymi nowymi bolidami. Po prostu już muszą, bo jeżeli tego nie zrobią, no to będą w sporych tarapatach. Będą w ogóle bez testów przed pierwszym wyścigiem. To jest po prostu... no, fatalna sytuacja. Tak teraz patrzę, że w ogóle mam kibiców wyłączonych, więc nie wiem, co się stało z tą grafiką u mnie. Ja nie wiem, co ja zrobiłem, że mam kibiców wyłączonych w ogóle. Znaczy, tak w ogóle pomijam już fakt, że na to Grand Prix... Nie wiem, jak to się stało, naprawdę nie zrobiłem tego specjalnie. Ale zachowałem zasadę parku fermę. Mam wyłączony park maszyn. Ja nie wiem, czy gra mi się zresetowała, czy co, ale patrzę właśnie, obraz w lusterach jest fatalny. Nie ma kibiców, więc to jest coś niesamowitego. No ja nie wiem, co ja zrobiłem w tej grze, że takie rzeczy mi się stały, no ale no trudno. Chcę coś powiedzieć o historii tego toru, która jest no długa. Dlatego, że już w 1970 roku odbyło się tutaj pierwsze Grand Prix Formuły 1, ale nie na tym torze, co jesteśmy teraz, Red Bull Ring. Znaczy, można powiedzieć, że w tym samym miejscu, ale tor był w innej konfiguracji. Tor był bardziej niebezpieczny zdecydowanie. Tor nazywał się Österreichring. I teraz tak. Grand Prix na torze Österreichring odbywało się do 1987 roku. Dublowanie Sergio Pereza. Do 1987 roku i potem była przerwa kolejna. Aż do sezonu 1997, gdzie odbyło się kolejne Grand Prix Austrii, tym razem już na przebudowanym torze, tak naprawdę identycznym praktycznie do tej pętli, co jesteśmy teraz, czyli do toru A1 Ring. Pierwszy Grand Prix wygrał wtedy Jacques Villeneuve w 1997 roku i Grand Prix odbywało się na torze A1 Ring do sezonu 2003. No i potem znów była kolejna przerwa, Grand Prix wypadło. I po pewnym czasie Red Bull Racing postanowił wykupić ten tor, bo to jest tor Red Bulla, tak chciałem od razu powiedzieć. Dlatego ten tor nazywa się Red Bull Ring. I w 2011 roku został ten tor otwarty, a od sezonu 2014 mamy tutaj Grand Prix Formuły 1, które wygrał po raz pierwszy właśnie Nico Rosberg. No i, że tak powiem, no fajnie, że wygrał Rosberg. Pokazał moc Mercedesa, ale to był też jedyny tor, na którym, co ciekawe, Mercedes nie wygrał kwalifikacji w tym sezonie, bo pamiętajmy, że 18 z 19 kwalifikacji wygrały Mercedesy w sezonie 2014, a właśnie ten jeden raz wygrał Williams i to było właśnie tutaj. I czas był niesamowity, że tak powiem. Minuta chyba 8 coś, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale czas był naprawdę dobry. I Felipe Massa zdobył wtedy pole position. Także było to rewelacja, było to wielkie zaskoczenie. W wyścigu potoczyło się nieco inaczej, no ale... Był Rosberg przed Hamiltonem. Proszę Państwa, bez kibiców na torze, chyba tutaj za drogie bilety były, tak mi się wydaje. Zaczynamy ostatnie okrążenie wyścigu o Grand Prix Austrii 2015. No i cóż, za chwilę będziemy kolejną osobę dublować. Bardzo fajny tor, bardzo mi się podoba. Szkoda, że bez kibiców, no ale widocznie tutaj bilety były za drogie. Wiadomo, kryzys jest. Również międzynarodowy, jeżeli chodzi właśnie o Ukrainę. Wszystkie pieniądze pewnie wpompowane. Różne tam interesy międzynarodowe, to może właśnie na obywatelach również to się odbyło. Może wyższe podatki i tak dalej. Niestety kierowcy muszą się ścigać bez towarzystwa kibiców. No trudno. Tu się pięknie opony rozgrzewają. Widzicie, po prawej stronie opony są cieplejsze niż po lewej. Także super. Hamilton się zbliża, micił peńkę, ale nie dogoni mnie. Ostatnie dwa zakręty, proszę Państwa. I jest zwycięstwo kolejne.
Kolejne. Tak, Red Bull Racing wygrał, proszę Państwa, na swoim rodzimym torze. A tak a propos, to w tym sezonie 2014, no Red Bull właśnie niestety, że tak powiem, no nie pokazał się z dobrej strony. Vettel w ogóle nie ukończył, Ricardo był ósmy, a oba Toro Rosso też nie ukończyły. A trzeci na podium był Valtteri Bottas. Nie ukończył. Gutierrez, dyskwalifikacja. Bianchi, Grosjean, Kobayashi, Verni, Zutil, Button, Massa nie ukończyli tego wyścigu. Szkoda. Mamy 14 punktów przewagi nad Danielem Ricciardo. Już 40 punktów straty ma Lewis Hamilton. Red Bull Racing prowadzi z przewagą 71 punktów. Słuchajcie, kibiców, których nie ma. No cóż, bywa. Może to po prostu moi mechanicy. Jest zwycięstwo na torze Red Bull Racing. Muszę zobaczyć tą moją grafikę, co tam namieszałem. Właściwie nic nie namieszałem, samo się namieszało. No, fajna gra, polecam. Rulalos. Tutaj brawo od Hamiltona, również brawa za świetny wyścig. Pierwsza trójka. Patryk nadal nie rozczarowuje, zdobywając trzecie z rzędu zwycięstwo. Już trzecie z rzędu, wow. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak było, to dajcie łapkę w górę, będę Wam bardzo wdzięczny. Skomentujcie ten filmik, zasubskrybujcie kanał, mieć informacje o nowych filmach. Zaglądajcie również na Facebooka oraz na Twitcha. Dziękuję Wam jeszcze raz. W przyszłym odcinku ruszamy na Grand Prix Wielkiej Brytanii, na torze Silverstone. A co będzie w środę, czy będzie kariera, czy będzie to Liga Uklowcho, o tym Wam napiszę jeszcze na Facebooku. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze a propos live'ów, to też będą jakieś tam, na pewno filmiki, na pewno będą jakieś zajawki. Dobra, nara.